poprzednim odcinku. Por el momento... Na razie zostań słanem. Nie należy do układu. To dobrze. Spróbuj się z nim nie nudzić. Może to Bóg ukarał panią za te morderstwa. Gdybym była dziewczyną Freda, na pewno oddałabym mu list, ale Benito przekonał mnie, że jak powiem pani wszystko, to mnie pani wynagrodzi. Wybaczysz mi? Mam wyjść z domu? Sandra! Co się stało? Na pewno ci się spodoba. Sonia Smith i Roberto Mateos w filmie z serii Cud miłości. Scenariusz w pozostałych rolach. Zdjęcia. Reżyseria. Sandra! Sandra! Tomu. Kochani, nic ci nie jest? Spokojnie, chłoptasiu. Co jej zrobiłeś, nikczemniku? Jeśli ją tknąłeś, spokojnie. Twoja kobietka śpi zmęczona rozkoszą. Nie odpowiada. To nasza wina. Trzeba było zapewnić im ochronę. José Antonio i Sandra mogą stracić życie. Przynajmniej ma lepszy apetyt. A Martin? Zajrzy później. Wpadnie najpierw do Gerarda, żeby go zbadać. Co mu dolega? Kłopoty z ciśnieniem, cholesterolem. Jak zwykle w tym wieku. Ostatnio źle się poczuł. Za dużo stresów i zmartwień. Ma kłopoty z sercem. Powinien wyjechać na wakacje. Ale nie chce. Martin martwi się o jego zdrowie. Jest już doktor Vergara. Wprowadzić go? Tak.
Teraz możemy pogadać. Co jej zrobiłeś? Gdzie jest Raquel? Nie wiem. Masz mnie za idiotę? Twoja ciotka wszystko mi powiedziała. Ja nic nie wiem. Wiesz, łajdaczka próbowała mnie zabić i prawie dopięła swego. Dla wszystkich oficjalnie jestem martwy. No gadaj, jak uczciliście moją śmierć? Wesoło było? Szkoda, że was nie widziałem. Wy świętowaliście, a ja starałem się przeżyć. Na szczęście są jeszcze dobrzy ludzie. Jakiś człowiek podszedł do mnie, żeby mi pomóc. Uderzyłem go. Zabiłem. I zmasakrowałem mu twarz, żeby myślano, że to ja nie żyję. W ten sposób wmówiłem wszystkim, że Leoncio Peña, alias Jaguar, zakończył swój żywot. A wiesz, dlaczego to zrobiłem? Żeby dorwać ciebie i Raquel. Chcę wykończyć niedobitki i rodzinę Echeverria. Nikt nie odważyłby mi się zrobić tego, co twoja ciotka. Ale zapłacicie mi za to. Zabiję was. Wymordowałeś całą moją rodzinę z zimną krwią. Po 20 latach dokończę robotę, którą mi zlecono. Zabiję ciebie i Raquel. Postaram się nie hałasować, żeby nie zbudzić twojej dziewczyny. Ostatnie życzenie? Może chcesz papierosa? Czy mógłbym zostać sam z pacjentką? Chcę z nią porozmawiać. Potem porozmawiam z wami. Zaczekamy w salonie. Proszę zjechać na prawo. Masz ostatnie życzenie? Ja się chyba starzeję. Kiedyś nie zadawałem pytań. Zabijałem od razu. Dziwne jest życie. Powinieneś być mi wdzięczny. Dzięki mnie pożyłeś 20 lat dłużej. Powinieneś zginąć wraz z całą rodziną. Ale przeznaczenia nie oszukasz. Miałem cię zabić. I tak się stanie. Chcesz mi coś powiedzieć? Nie chodzi o mnie. Chcę, żebyś oszczędził Sandrę. Jej ta sensa nie dotyczy. Zabij mnie, ale nie krzywdź jej. To wszystko, o co prosisz? Masz powodzenie u kobiet. Wszystkie na ciebie lecą. Sandrita. Mam ją puścić od tak? Daj spokój. No, hermano. Prośba odrzucona. Jest zbyt ładna, żeby nie zrobić jej tego, co wszystkie tak bardzo lubią. Jest bardziej podniecająca niż twoja ciotka Raquel. Chociaż była dziewicą.
Eso te lo puedo garantizar. Prawdziwą. Sześć, pięć. Quieto! Spokojnie, głupcze. Quieto, stupido! Obudziłeś laleczkę. Stój, bo załatwię ją przed tobą. A nie chciałbym tego robić. Co się stało, wusteczka? Nie chciałem robić ci krzywdy i szpecić tak piękną twarzyczkę. Puść ją. Ona nie ma z tym nic wspólnego. Milcz. Nie mów mi, co mam robić. Bo wiem, co jej zrobię. Chodź, ślicznotko. Zobaczysz, że ci się spodoba. Nie podchodź. Mam cię dość. Rzuć broń. Mam ją zabić? Opuść broń. Zrób to. Sandra nie ma z tym nic wspólnego. Opuść broń. Dobrze. Do tyłu. Gdzie twój szef? Gadaj. Cofnij się, bo ją zabiję. Dobrze. Obróćcie się do ściany. No już. I ręce do góry. Teraz zabiję obu jednym strzałem. Nie, dwoma strzałami. A potem zajmę się laleczką. Obróć się. A może wolisz umrzeć patrząc na mnie? Odruchy ma pani prawidłowe. Pokażę pani zdjęcie. Może pani otworzyć i zamknąć oczy? Doskonale. Teraz zadam pani parę pytań. Jedno mrugnięcie oznacza odpowiedź twierdzącą. Czy to jest pani mąż? Nie, to mój ojciec. Benjamin Munoz. Hrabia, książę, markiz i król Indii zachodnich i wschodnich. Przynajmniej wróciła pani mowa. A to kto? To ja, królowa Saba. Wciąż się na mnie gniewasz? Nie. Nie powinnaś siedzieć tu zamknięta. Boisz się, że oszaleję jak mama? Ależ nie. A dlaczego nie? Nie wiem, czego chcę. Raz mówię ci, że cieszę się, że jesteś z Eriką. Nazajutrz nienawidzę jej i chcę, żebyś wrócił do mamy. Wszystko powoli wraca do normy.
Najważniejsze, żeby mama wyzdrowiała i znowu była tą silną kobietą, co kiedyś. Chcesz się jej pozbyć? Wybacz mi. Jeśli się nie zmienię, pogniewasz się na mnie i wyjedziesz gdzieś daleko stąd. No, wiesz, że nie powinnaś się smucić, martwić i płakać, bo robisz się brzydka. Nie bardzo ładna, kiedy jestem szczęśliwa? Dlatego teraz się uczeszesz i założysz ulubione ciuchy. Co ty na to? Poprawisz sobie humor. Witamy wśród żywych. Dlaczego mnie zatrzymaliście? I po co te kajdanki? Spokojnie. Wiem, że chcesz go zabić, ale nie możesz tego zrobić. José Antonio. Co ci jest, kochany? Ale bankiet. I zrobiłaś go sama. Margarita mi pomogła. I ty? Chodźmy, nie chcę się spóźnić. Oto moja księżniczka. Zawieź mnie do szpitala, źle się czuję. Co ci jest? Co ci zrobił ten łajdak? Boję się, że stracę dziecko. Boli mnie. Otwórz. Co z ciśnieniem? Wciąż wysokie. Denerwowałeś się? Jak zawsze. Wzięłaś lekarstwa? Chyba tak. Czyli nie. Znam cię. Tylko mama pilnowała, żebyś o nich pamiętał. Teraz już nie. Okropny ten Benitez. Przez niego nie mogłam pojechać na lotnisko. Chciałam pożegnać się jeszcze raz z Ręcem. Samolot już odleciał? Tak. Nie wiem, co bez niego zrobię. Będę za nim tęskniła. Każdy zakamarek tego szpitala będzie mi o nim przypominał. To nie potrwa długo. Najwyżej parę miesięcy, a może tylko tygodni. Wkrótce wyjedziesz po niego na lotnisko. Dodam lodu. Spóźniasz się. Na pewno zaraz będzie. A może się zniechęcił? Może zmienił zdanie? Jest. Otwórz. Gdzie pani? Czeka na pana. Schowaj ubrania w szafie. Witaj, kochanie. Od dziś to jest twój dom. Źle ze mną? To twoja wina. Zaniedbujesz się. Nie zażywasz leków na ciśnienie. Żyjesz w stresie. Moim lekarstwem jest Teresa. Tylko ona może mi pomóc. Ale nie jesteście razem. Wiem. Nie musisz mi tego przypominać. Musisz przerwać to zaklęte koło. Denerwujesz się z powodu rozłąki i uważasz, że rozwiążesz swoje problemy wyłącznie wracając do mamy.
regresando con ella. Co ja mam zrobić? Spróbuj o niej zapomnieć. Albo powiedz jej, że nie możesz bez niej żyć. Nie chcę jej litości. Wiem. Musisz się wziąć w garść. Umówię cię z kardiologiem. Jest w ciąży i ma bóle. Jej lekarzem jest doktor Valencia. Mur chiński, berliński, wał atlantycki, więzienie Alcatraz, szafot Marii Antoniny, stos Joanny d'Arc, rzeź niewiniątek. Co chce pani przez to powiedzieć? Cierpi pani na kompleks Edypa? Wspomina pani o więzieniach, śmierci? Tak się pani czuje? Zamknięta i więziona? Kompleks Edypa. Co za idiota. Doktor Vergara twierdzi, że to nietypowy przypadek. Pewnie dlatego badają tak długo. Może tym razem postawi jakąś sensowną diagnozę. A jak powie, że oszalała i że musimy ją umieścić w domu wariatów? A jeśli to dziedziczny? W Cusco? Nigdy tam nie byłem. Nie miałem tej przyjemności. Znaleziono tam zwłoki, a przy nich dokumenty na twoje nazwisko. I uznaliście mnie za zmarłego? Ale śmieszne. O co mnie właściwie oskarżacie? Nie moja wina, że pomyliliście mnie z tym zmarłym. Pewnie ktoś ukradł moje papiery. Jeśli nie byłeś w Cusco, to co robiłeś przez ten czas? Pracowałem w dżungli, szukałem złota. Jeśli to jest przesłuchanie, to gdzie jest prokurator? Gdzie mój adwokat? O co mnie oskarżacie? Nie bądź bezczelny. Włamałeś się do cudzego mieszkania. Przełapaliśmy się na gorącym uczynku. Co robiłeś w mieszkaniu José Antonio Wilsona? A kto to? Spokojnie. Chciał mnie zabić. To była próba morderstwa. Po kolei. Nie rób ze mnie idioty. Wiemy o tobie więcej niż myślisz. Znamy twoje powiązania z Lucrecją. To twoja przyrodnia siostra, prawda? Nie czepiaj się jej. To przyzwoita kobieta. Co z nią? Lekarz z tobą pomówi. Postanowił ją hospitalizować. Co się stało? Co z dzieckiem? Uspokój się. Idź do recepcji. Musisz coś wypełnić, żeby przydzielili jej pokój.
Zaczekajmy, aż przyjdzie doktor Vergara. Nie denerwujmy się bez powodu. Są tylko dwa wyjścia. Albo zostanie w domu, albo trafi do czubków. Nasze zdanie nie ma znaczenia. Zrobimy, co powie lekarz. I co będzie dla niej najlepsze. Przecież chcecie się jej pozbyć, prawda? Myślicie, że nie wiem? Ty, dlatego że jej nie kochasz, a ty, dlatego że jej nienawidzisz. Jak ty się odzywasz? Uspokójcie się. Oboje jesteście zdenerwowani. Wyrzucisz ją? Oczywiście, że nie. Przecież mówiłaś. Powiedziałam, że zrobimy to, co każe lekarz. Jeśli uzna, że trzeba umieścić ją w szpitalu, zrobimy to. Czy tego chcemy, czy nie? Nie wiedziałam, że tak kochasz siostrzyczkę. Są siebie warci. Uprzedzam was, odczepcie się od Lukrecji. Miłość braterska kazała ci ją odwiedzić? Po co tam poszedłeś? Przywitać się z siostrą? Nie pozwolili mi jej zobaczyć. A dlaczego chciałeś zabić Wilsona? Dlatego, że był pracownikiem Lukrecji? Chciałeś wyrównać rachunki? Myli się, major. Mam w nosie Wilsona. Spodobała mi się jego dziewczyna. Zna pan moje słabości, prawda? Dlatego między innymi oskarżymy cię o gwałt. Zbadajcie ją. Nic nie zrobiłem. Ale próbowałeś. Kara jest taka sama. Jesteś skończony. Wilson na pewno złoży na ciebie doniesienie. Sandra i ja również. Tym razem dostaniesz dożywocie za próbę gwałtu i dwie próby morderstwa. Doktor Valencia chce z tobą mówić. Dobrze. Zaraz wracam. Uspokój się. Dokonałem gruntownej analizy stanu zdrowia pani Lucrecji. Stwierdziłem, że czuje się znacznie lepiej. Poprawa jest wyraźna, szczególnie jeśli chodzi o reakcje na bodźce zewnętrzne. Ale straciła rozum. Powiedziałbym, że ma poważne problemy z kojarzeniem. Już jej to nie minie? Wszystko jej się plącze. Nie, to przejściowe. Na pewno jej stan będzie się powoli poprawiał. Uprzedzam was, że ta choroba będzie bardziej dotkliwa dla was niż dla niej. Musicie otoczyć ją troską i miłością. Chora nie może odczuwać z waszej strony zniecierpliwienia, nerwowości, żalu lub lęku. A nie będzie jej lepiej w domu dla obłąkanych? Nazwałbym je sanatoriami albo ośrodkami zdrowia psychicznego. Niektóre są znakomite. Ale wziąwszy pod uwagę stan chorej, powinniście umieścić ją w dobrym szpitalu. Ale sam pan powiedział, że ważna jest troska rodziny. Miłość i czułość są bardzo ważne. Ale nie wiemy, jak choroba będzie się rozwijać. Być może najlepszym rozwiązaniem byłoby opiekowanie się chorą w domu. O ile możecie to zrobić. Jeśli jednak pacjentka zacznie reagować gwałtownie, nie będzie innego wyjścia, jak tylko umieszczenie jej w szpitalu. Muszę już iść. Mam innych pacjentów. Wrócę za dwa dni. I gdyby coś się stało, proszę do mnie zadzwonić. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. To była obrona własna. Porucznik chciał mnie zastrzelić. Ten Wilson zaatakował mnie pierwszy. Musiałem się bronić. Mierzyłem w ciebie, żeby bronić dziewczynę, a Wilson napadł na ciebie, bo wtargnąłeś do jego mieszkania. Za to też odpowiesz. To mniej poważne przestępstwo, do którego mogę się przyznać. Ale nikogo nie chciałem zabić czy zgwałcić. Nic mu się nie stało. Jej też.
A jeśli chodzi o pana, to mam dobrego cela i gdybym chciał... To już by pan nie żył. Zabierz go do celi i zadzwoń do prokuratora, żeby wystawił nakaz aresztowania. Ciekawe, jak się z tego wyplączesz. Przeprowadziliśmy badania. Niestety USG wykazało obsunięcie się łożyska. Doszło do gwałtu? Na pewno nie. Pacjentka przeżyła ogromny szok, który mógł to spowodować. Obsunięcie się łożyska w tak wczesnym okresie ciąży bardzo mnie martwi. Czy Sandra może stracić dziecko? Będę z panem szczery, tak. Ale istnieje prawdopodobieństwo, że ciąża będzie się rozwijać prawidłowo. Teraz pacjentka musi odpocząć. Powinien pan zostać tu na noc. Dziękuję. Wiem, że rzadko pisałam i pewnie zastanawiasz się, co się stało. Chcę być z tobą szczera. Zakochałam się w Sebastianie. Widzicie, że miałam rację? W czym? Że od was zależy, co się stanie z mamą. Co zrobisz, Milagros? Oddasz ją do czubków? Zaopiekujesz się nią? Co to ma znaczyć? Że zostawisz ją w domu pod warunkiem, że będę się nią opiekować? Nie masz już służących? Jeśli mają się nią troszczyć służące, to lepiej umieścić ją w szpitalu psychiatrycznym, gdzie otrzyma fachową opiekę. Jak się czujesz, kochanie? Przestraszona. Bardzo się boję. Sandra, spróbuj odpocząć. Zaraz wracam. Rozmawiałeś z lekarzem? Stracę dziecko? Nie. Co ty mówisz? Dziecko ma się dobrze. Ty też. Tak powiedział? Więc dlaczego leżę w szpitalu? Dlaczego nie mogę pojechać do domu? Tak, na wszelki wypadek. Lekarz powiedział, że masz odpoczywać. Tranquila, relajada. Wiedziałam, że chcesz się jej pozbyć. Nie. Jeśli lekarz powiedział, że nie ma znaczenia, czy Lucrecia będzie w szpitalu, czy w domu, to może tu zostać. Ale jeśli stanie się agresywna, tak się nie stanie. Mama wyzdrowieje. Wszyscy tego chcemy. Na razie nic się nie zmieni. Muszę wyjść. Dokąd? Umówiłem się z Eriką. Nie chcesz czegoś zjeść? Nie. Wybacz, że się wtrącam, ale za dużo pijesz. Picie samemu to zły znak. I co zrobisz? Wyrzucisz mnie jak moich przyjaciół? Nie ma potrzeby. Sama wyjdę. Boże, dopomóż.
Chroń ten dom przed jaguarem. Błagam cię. I niech Paloma nie dowie się, że ten potwór jest jej ojcem. Co za straszny człowiek. Jak mogło się nam to przytrafić? Gdybyś nie zdążył. On nigdy nie wróci, prawda? Nie, nie wróci. Obiecuję, że więcej go nie zobaczysz. To jakiś zboczeniec. Chcesz o tym mówić? Lepiej spróbuj zapomnieć. Komisarz Sarate chce z tobą rozmawiać. Nie martw się o Sandrę, nie zostanie sama. Zaczekam, aż wrócisz. Idź. Powiedz komisarzowi, że złożę zażalenie na tego człowieka. Przyniosłam prezent, ale nie dla ciebie, tylko dla dziecka. Jak się miewa mój chrześniak? Chrześniak? Liczyłam, że mnie o to poprosisz. Skoro tego nie zrobiłaś, sama się wprosiłam. Ja też chcę być matką chrzestną. Ubiegłam cię. Ja przyniosłam prezent, a nie ty. Kupiłam to za moją pierwszą pensję. Dziękuję. To ona będzie chrzestną? Nie kłóćcie się. Możecie być obie. Zapytam Pabla, czy to możliwe. Otwórz. Jakie śliczne. Chodźmy do mnie. Już późno. Muszę do domu. Nie bądź głupi. Hola. Myślałam, że się wyprowadziłaś. Nigdy cię nie ma. Przedstawiam ci mojego chłopaka. Fajny? Mam ochotę zacałować go na śmierć. Gratuluję. Bardzo przystojny. Znacie się? Tak. Poznaliśmy się bardzo dawno temu, w zupełnie innych okolicznościach. Pamiętasz mnie? Tak. W jakich okolicznościach? Twój tata nas sobie przedstawił. Nie pamiętam gdzie. Chyba w restauracji. Gdzie tata? Siedzi przy komputerze. Zawołam go, żeby poznał przyszłego zięcia. Tak się mówi, prawda? Dobry człowiek, ale szkoda mi go. Dlaczego? Zostawił swoją żonę dla dziewczyny z telewizji. Podobno go zdradza. Biedak strasznie cierpi. Dobrze mu tak. Zaproponowałem, że będę ją śledzić. Jako prywatny detektyw. Oszalałaś? Dlaczego? Zawsze chciałam to robić, ale się nie zgodził. Nie wtrącaj się. I chciałabym, żeby poznał prawdę. Jeśli ona go zdradza, to niech się rozstaną. Coś mi się wydaje, że facet wpadł ci w oko. Nie jest w moim typie. Dlaczego włamał się do twojego mieszkania? Nie wiem. Nie pytaliście go? Powiedział, że z powodu Sandry, ale coś mi tu nie gra. Chodziło o coś zupełnie innego. Skąd wiesz? Ten facet jest przyrodnim bratem Lucrecji de la Torre. Leon Chapania, alias Jaguar, jest nie tylko zboczeńcem, który miał ochotę na Sandrę. Chciał cię zabić i sądzę, że wiesz dlaczego. Wiem o Leon Chapania tylko to, co mi powiedzieliście. Znałem jego powiązania z Lucrecją. Pamiętam, że chciało go zatrudnić jako kierowcę, ale Milagros się nie zgodziła.
Dwa razy włamał się do twojego mieszkania. To nie przypadek. Miałeś z nim jakiś zatarg w czasach, gdy pracowałeś dla Lucrecji? No. Nigdy się nie widzieliśmy. Czemu nie zapytasz Lucrecji? W stanie, w jakim się znajduje, to niemożliwe. Boli. Czy stracę dziecko? Spokojnie. Oddychaj. Chyba zakochałaś się w swoim szefie. Oszalałaś? Lepiej rzuć tę pracę. Facetowi niczego nie brakuje. Ma forsę. Jest przystojny. Nie kusi mnie. Przeciwnie. Nie wierzę, że zależy ci wyłącznie na poderwaniu tego faceta. Sylwia nie jest taka. Martwię się, że mogłabyś się w nim zakochać. Przeszkadzam. O czym gadałyście? Myślę, że prokurator zażąda dla niego kary 20 lat więzienia. Sandra wniesie oskarżenie? Oczywiście. Ja mam nadzieję, że nie ucieknie. Siedzi w bezpiecznej celi. W komisariacie. Tej samej, w której ty siedziałeś. Pewnie ją pamiętasz. Wolę o niej zapomnieć. Jak długo tam będzie? Po przesłuchaniu przewieziemy go do więzienia przy Pałacu Sprawiedliwości. Strażnik! Jak długo tu będę? Nie pozwolono mi zadzwonić do adwokata. Nie przyszedł prokurator. Dlaczego tu jestem? Nic nie zrobiłem. Nikogo nie zabiłem ani nie zgwałciłem. Nikogo nie ukradłem. Chcę stąd wyjść. Więc to ty jesteś chłopakiem Rosji. Sebastian jest cudowny. Tym razem nie zaprzeczysz. Pochodzi z dobrej rodziny, jest przyzwoity, pracowity, wykształcony. Co jeszcze? Przyjaźnisz się z jego rodzicami. Daj spokój, muszę iść. Musimy to oblać. Jesteś moim pierwszym oficjalnym narzeczonym. Mamy butelkę szampana. Mogę ją otworzyć, żeby powitać twojego zięcia. Muszę z tobą porozmawiać. Zostawcie nas same. O czym chcecie rozmawiać? Nie możemy posłuchać? To męskie sprawy. Macio. Chodźmy do ogrodu. Pogadamy o babskich sprawach. Gdzie José Antonio? Na korytarzu rozmawia z komisarzem. Wezwać go? Tak. Co z Sandrą? Lekarz mówi, że... Ojcu nigdy nie podobali się chłopcy, z którymi chodziłam. Sądziłam, że z Sebastianem będzie inaczej. Jest taki słodki, prawda? Pod każdym względem, ale... Ale co? Nie podoba się ojcu, bo delatorre nie mają forsy? Jeśli tak, to wyniosę się z domu. Nie dlatego mu się nie podoba. Więc jednak... Dlaczego? Pora spać. Chce pani siedzieć? Pani dobrze wie, czego chce. Jesteś moją bratanicą. Nie. Pani bratanicą jest Milagros, córka Rafaela. Gdzie jest mój brat? Nie żyje.
Quiero que llame. Zawołaj mojego ojca. Chcę z nim porozmawiać. Powiem mu, że ma wnuczkę. Co się stało? Straciła dziecko?